Najbardziej może nie tyle co zaskoczyło, co sprawiało największą trudność i sprawia nadal, to ułożenie stóp w tańcu towarzyskim. Wszystkie cały czas stopy muszą być na zewnątrz, muszą być otwarte. No i teraz może już nie tak bardzo, ale na początku bardzo bolało, żeby pilnować, żeby te stopy jednak były tak jak trzeba, cały czas na zewnątrz. Bolały mięśnie stóp, o których nie miałam wcześniej pojęcia. No ale jakoś na razie idzie. Czy mnie bolą mięśnie? No jestem tylko człowiekiem i czasami każdego zawodowca też bolą mięśnie, ale mamy tutaj znakomitego lekarza na planie, który dba nie tylko o nasze, ale o też zdrowie gwiazd i... Żerę bolą mięśni policzków, bo my na treningu cały czas się Cały śmiejemy. czas mamy bananę, dokładnie. Ja się boję, bo jak robimy te próby już, jak jesteśmy ustawieni na końcu odcinka i ta muzyka taka zaczyna lecieć i wszyscy czytają nasze nazwiska, czy odpadamy, czy zostajemy. Po prostu taka rywalizacja mnie paraliżuje już na tych schodach na końcu. Jak pójdzie muzyka, to już zacznę kręcić tyłkiem, więc to trzęsie nie pójdzie w tyłek, więc mam nadzieję, że dam radę. Dominika jest wulkanem energii i znakomitą trenerką. Świetnie mnie przygotowała do pierwszego live'a. Dzięki tak, tobie w końcu tak. zatańczę, kochana. Żoreczka, pamiętaj o stopach, tak? głowa prosto, tak. w kamerę, bo tam są widzowie. Oczywiście. Nie z tyłu, nie z boku, tylko tam. Machasz, uśmiechasz się, pierś do przodu i udawaj, że wszystko umiesz po prostu, Żoreczka. Dobrze, i tak będzie. Drodzy Państwo, jeśli wygramy Taniec z Gwiazdami, to... Zatańczymy czacze z pierwszego odcinka na dachu Pałacu Kultury. Para numer 3! Głosujcie na nas!